Hejka wszystkim! Tutaj. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w dalszą część Scary Teacher. I tego się właśnie bałam. Orion zwalił półkę. Jesteście ciekawi, jak mi pójdzie tym razem? To dajecie! I kolejne zadanie. O, jaki ona ma portret z siebie. Ona trochę tu wygląda jak Elsa z Krainy Lodów. Tak to się nazywa chyba, nie? Czy tylko mi się tak to wydaje i kojarzy? Okej. Okej, teraz pytanie. Jak ja mogę zniszczyć jej sukienkę? Zabiorę jeszcze tą puszeczkę. Ona tutaj dalej jednak była. I może skorzystamy z podpowiedzi? Dobra. Możemy pociąć jej sukienkę? Pójdę do tego... Ej, tu jest jakiś kluczyk. Ej, co robi ten kluczyk? Też mi napiszcie w komentarzu, co on otwiera. Ale dobra, okej. Tutaj były takie nożyce chyba, dobrze kojarzę? Tak. A te czy te? Dobra, weźmy tą i tą. Ja napatrzyła na ten obraz taki na głównym holu. Nie, bo tutaj się zgubię tędy. Pójdę głównym wejściem. Puszeczka! I zobaczcie, dobrze, że się cofnęłam po puszeczkę, bo są nożyczki. Nożyczki raczej najbardziej tutaj... W ogóle swoją drogą, te nożyczki są niebieskie, a na podglądzie są czerwone. Okej, dobra, nieważne. Ej, ja nie wiem, co ja nacisnęłam. Ale mi się zresetowało. Człowiek uczył się całe życie. Okej, ale przynajmniej już wiemy, gdzie, co i jak. Więc skoczę szybko po te nożyczki i teraz tak, zastanawiam się, czy tu na pewno chodzi o ten obraz. Ona idzie gdzieś na górę. Czy w ogóle to jest jakoś na czas? Tutaj trzeba jak najszybciej. To był kot. Tutaj jest siłownia. O, puszeczka! No i gdzie ona? Ona w tym lustrze się przegląda, no spoko. Ale gdzie ona trzyma te ciuchy swoje? Idę tutaj, zobaczmy. Ja nie mam pojęcia, gdzie ona jest. A co to tak? Ja myślałam przez chwilę, że to szafa, ale... Dziwne, dziwne. Jakieś poduszki? Dobra, nieważne. I ile ona ma rzeczy w tym domu, nie? Nie! Nie! Nie ucieknę! Goni mnie jeszcze? Nie. Dobra. O! Ej, było blisko, abym spadła. Dobra, okej. Pani, gdzie pani jest? Czy pani jest gdzieś tam? Dobra, widzę ją. Okej, gdzie ona sobie pójdzie? Ona będzie tu cały czas u góry nam łaziła? Eventually. Jaki wielki dom! Jak ona tak dała radę sobie wybudować? O, to są nożyczki. I rzeźby. Dobra, okej. Gdzie ona jest? Łazienka. Czy w łazience maciuchę nie ma? Ja się boję, że ona zaraz gdzieś wyskoczy. I tu są szafy. No tniemy. Czy jak ja teraz mogę wyjść? Czy jak ja zeskoczę, czy coś mi się stanie? Ups. Chyba jednak nie należy tak zeskakiwać z okna. To akurat mądre jest. No i widzę, że wchodzi. Ja się już bałam, że to będzie chodziło o jakąś inną sukienkę. Naprawdę miałam nadzieję, że chodzi o tą niebieską. I zobaczmy sobie kolejne zadanie. W kolejnym zadaniu nasza pani pije sobie kawkę. Ale jako zadowolona z tej kawki. No i co? Dosypać czegoś do kawy trzeba będzie. Find the pin. No dobra. W ogóle... Tak mi się wydaje,
że ta gra jest trochę stworzona, nie wiem, czy kiedyś graliście w Sąsiedzi z piekła rodem. Ja jak byłam mniejsza, to była bardzo sławna ta gra i tam zawsze na początku obserwowało się, jak ten nielubiany nasz sąsiad chodzi po całym mieszkanku, zdobywało się tak jakby wiedza, gdzie po kolei, jak będzie chodził i wtedy się urządzało jak najwięcej mu żartów. I strasznie jest podobna ta gra. I nasza pani nauczycielka znowu jest przy lustrze. Dobra, okej. A może chcielibyście kiedyś, żebym zagrała na kanale w... To się nazywa Sąsiedzi z piekła rodem, ta gra. Jest, no tak jak mówię, bardzo podobna do Scary Teacher, więc może kiedyś będziecie chcieli zobaczyć coś podobnego do Scary Teacher, tylko w trochę innym wydaniu. Jeżeli tak, to myślę, że mogę dla Was nagrać taki odcinek, tylko napiszcie mi w komentarzu. Żebym też wiedziała, o co chodzi. Sąsiedzi. Okej. Będę chyba wiedziała, że wtedy mam nagrać dla Was po prostu taki odcinek sąsiadów z piekła rodem. Okej. I teraz tak. Anna sobie siada z tą kawką. Widzę, że tutaj na ogród... O! Ej, tu jest piwnica nawet. Dobra, okej. Ja się też muszę rozejrzeć trochę po tym jej domku, bo ja zupełnie nie mam pojęcia, gdzie ona chodzi, gdzie ona jest. I nawet nie wiem, jak ja mam chodzić przez to. Ale krzywe schody, o Jezu. Dobra, i gdzie jest... Dobrze, że nie przyszła. Okej. A jakbym jej zabrała w ogóle tą kawę? Co by się stało? O! O! Nie. Nie. Dobra, kawę nie można zabrać. I teraz chodzimy, szukamy... O Jezu, jak ona tu wygląda, jak Dracula. Dobra, okej. I szukamy tej pineski, czy tam tej szpilki, która nam się przyda do niej. Nie, piła to chyba na pewno nie to, czego szukamy teraz. I gdzie to będzie? Jak się skacze? O! O Jezu, jak on skacze wysoko. Ej, a tu jest niebieski kluczyk. No co dają te kluczyki? Kto mi napisze w komentarzu? Co dają kluczyki? I koniecznie musicie wymyślić jakąś nazwę dla naszej pani nauczycielki, bo tak mówić pani nauczycielka, to tak strasznie jakoś kiepsko idzie. Gdzie jest pineska? 2 hours later. Może w szufladzie jakiejś? Ja w ogóle sobie latam po jej domku. Nie przejmuję się niczym. Pff, tak totalnie nie. Mogę w każdej chwili na nią wpaść. Ja sobie dalej biegam. Dobra, wiecie co? Chyba wydaje mi się, że dół cały... O! Ej, czy ona mnie zobaczy, tak? No i co teraz? No. Dobra, nie wyszło mi tak, jak miało. Między kanapami! Nie! O! Zgubiliśmy ją! Zamknę drzwi za sobą. Nie! Jak się zamyka drzwi za mną? Czy ona tutaj idzie? Czy ona tutaj... To było głupie. Nie, jak tutaj skoczyć? Nie! I ona mnie w tym pod... Ja widzę ciebie w tym podglądzie, ona mnie nie widziała, nie? Miusia! Skąd ty się tu pojawiłaś? No i co teraz? O. No. Six hours later. Mój kochany niuniunia. O, przerwa dla kotka. Ej, wy chyba słyszycie, jak ona mruczy. Tak. Już zadowolona? Mua. Mam nadzieję, że ta gra nie jest na czas. No, mam taką nadzieję. Mua. Nie. Zobacz, sznureczek cię atakuje. Ty jej oczy, wy tego nie widzieliście na szczęście. Chodź. Mam
cię kocha. I nie chcę nic mówić. I nie chcę nikogo obwiniać. Ale przegraliśmy, widzę stąd. Może to jest jednak na czas? Jestem cała w sierści. O Boże, jaki stół jest cały w sierści. Niestety przez newsie widzę, że się nam nie udał nasz prank. Ale może to i lepiej. Będzie więcej pranków na kolejny odcinek. I proszę, to proszę, tak bardzo napiszcie mi jakieś podpowiedzi odnośnie tej gry w komentarzach. Po pierwsze, czym jest ten kluczyk w ogóle? Po drugie, czy jest tu jakieś ograniczenie czasowe? I po trzecie, musicie koniecznie wymyślić nazwę dla naszej pani nauczycielki. Myślę, że komentarz, który będzie miał najwięcej lajków z jakąś nazwą dla nauczycielki, ten wygra i po prostu, tak samo jak było z Siwkiem w Tocy Boce, tak po prostu nazwiemy naszą panią nauczycielkę na cześć tego komentarza. To wszystko, co dla Was przygotowałam w dzisiejszym odcinku. Ale nie przejmujcie się, bo będą na pewno kolejne. Tylko nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału koniecznie z dzwoneczkami i dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco. To jak? Widzimy się następnym razem? Pa!